W maju 1981 roku dwójka wędrowców próbujących zebrać fundusze na cele charytatywne zniknęła na szlaku. Dwa tygodnie później dokonano przerażającego odkrycia. Lokalni śledczy zrobili wszystko co w ich mocy, aby schwytać odpowiedzialną osobę. Ale kiedy historia zdawała się już dobiegać końca, prawie wszystko się powtórzyło. Szlak Apalachów to znany długodystansowy szlak turystyczny znajdujący się we wschodnich Stanach Zjednoczonych. Rozciąga się na około 2200 mil, czyli 3500 kilometrów wzdłuż gór, przebiegając przez 14 stanów, od Georgia na południu po Maine na północy. Istnieje wiele różnych odcinków szlaku, a długość podróży może sięgać od jednodniowych wycieczek po kilkumiesięczną ekspedycję, aby przejść cały szlak. Tam właśnie w maju 1981 roku znaleźli się Robert Moutford i Susan Ramsey, którzy mieli za zadanie zebrać fundusze na cele charytatywne prowadzone przez matkę Roberta. 27-latkowie byli doświadczonymi wędrowcami i pracownikami socjalnymi z Maine. Przechodząc przez obszar zwany Dismal Creek, Robert i Susan spotkali samotną wędrowniczkę i nawiązali z nią rozmowę. Grupa zgodziła się spotkać ponownie tego samego dnia na lunch w pobliżu Petersburg w Virginii. Kobieta dotarła na miejsce spotkania i czekała przez jakiś czas, ale Suzen i Robert nigdy nie przybyli. To natychmiast wzbudziło jej niepokój, myśląc, że mogło coś się stać na szlaku. Kobieta zgłosiła zaginięcie Susan i Roberta. Zastępca szeryfa Tom Lawson został przydzielony do sprawy, aby odnaleźć zaginionych wędrowców. Lawson wraz z kilkoma innymi oficerami przemierzyli przypuszczalną ścieżkę, którą najprawdopodobniej podążali Susan i Robert. Minęli licznych wędrowców na trasie i pytali wszystkich, czy widzieli parę pasującą do opisu, a dochodzenie okazało się owocne. Jeden mężczyzna przypomniał sobie, że widział ich w towarzystwie, jak to określił, dziwnie wyglądającego mężczyzny. To spotkanie miało miejsce w pobliżu schronu. Skromna konstrukcja została zbudowana rok wcześniej, aby zapewnić schronienie wędrowcom przechodzącym przez ten obszar podczas złej pogody. Oficerowie teraz wiedzieli, gdzie ostatni raz ich widziano oraz że byli z mężczyzną, którego nie znali. Dalej na szlaku minęli jeszcze dwóch wędrowców, którzy potwierdzili to zdarzenie. Oni również byli świadkami tego dziwnego mężczyzny. Następnym przystankiem był lokalny mały sklep spożywczy o nazwie Trends. Może tam ktoś miał więcej informacji o zaginionych? Okazało się, że Robert i Susan byli w tym sklepie 19 maja. Następnie odwiedził sklep mężczyzna, który chwalił się każdemu, kto chciał słuchać, że wie, co stało się z zaginionymi wędrowcami. Władze dowiedziały się, że mężczyzna miał na imię Lain Randall. Gdy Lawson to usłyszał, założył, że człowiek ten jest niezrównoważony i prawdopodobnie nie wiedział, co się stało z wędrowcami. Dni miałyby bez dalszych doniesień żadnych informacji o Robercie czy Susan. 30 maja funkcjonariusze przybyli do schronu i rozejrzeli się za dowodami, za tym, że w ogóle tam byli. Wewnątrz nic szczególnego się nie wydarzyło, aż do momentu, gdy Lawson spojrzał na podłogę, gdzie znajdowała się podejrzana ciemna plama. Cokolwiek spowodowało tę plamę, wydawało się, że zebrało się i spłynęło przez deski, wyglądając prawie jak czarny lakier. Gdy Lawson wsunął nóż między deski, wyjął go z powrotem, Znalazł na ostrzu gęstą, czerwoną substancję. Ostatecznie ustalono, że była to krew Roberta. Nagle skromny schron, który miał pomagać wędrowcom, wyglądał jak potencjalne miejsce zbrodni. Lawson i jego oficerowie rozdzielili się w różnych kierunkach, wychodząc ze skronu w poszukiwaniu innych dowodów. Nie było łatwo dostrzec cokolwiek. Z gęstymi krzakami i dywanem opadłych liści pokrywającymi teren. Spotkali się na polanie. Gdzie dziwna sterta liści wydała się być ręcznie zgromadzona, a nie jak coś, co zebrał wiatr. Liście zostały odgarnięte, a oni zaczęli kopać tam. Nie musieli kopać daleko, zanim pojawiła się zielona tkanina, która okazała się śpiworem. A w środku znajdowały się szczątki Susan Ramsey. Następnego dnia funkcjonariusze wrócili z psem tropiącym, mając nadzieję, że doprowadzi ich do Roberta. Po złapaniu zapachu przy schronie pies przeszedł kilkaset jardów, i usiadł obok pnia drzewa. Nieopodal znaleziono drugi śpiwór. W środku były szczątki Roberta. Odpowiedni odcinek szlaku został zamknięty dla dalszych wędrowców przechodzących przez ten obszar, a rozpoczęto śledztwo w sprawie zabójstwa. Czas miał kluczowe znaczenie. Ktoś popełnił dwa brutalne morderstwa. Bez widocznego motywu nie było przesadą zakładać, że sprawca może zaatakować ponownie. Śledczy opracowali potencjalny profil podejrzanego. Zabójca prawdopodobnie był mężczyzną w dobrej kondycji fizycznej, ze znajomością lokalnego terenu i szlaku. Zniknęło kilka przedmiotów należących do Roberta i Susan, takich jak ich książki, dzienniki, które mogłyby pokazać miejsca, w których się zatrzymywali podczas podróży. Władze wierzyły, że zabójca to zrobił, aby utrudnić im odtworzenie ich ostatnich ruchów przed morderstwem. Wyniki sekcji zwłok wykazały, że Susan i Robert zjedli obfity posiłek tuż przed śmiercią. Robert został postrzelony trzy razy, a jeden pocisk został zaklinowany w jego czaszce. Ręce Susan wykazywały ślady bronienia się, co oznaczało, że Robert prawdopodobnie został zabity jako pierwszy. Susan nie została postrzelona. Doznała obrażeń głowy spowodowanych tępym narzędziem oraz licznych ran kłutych. Została 13 razy przebita gwoździem wyjętym ze schronu. Aparat fotograficzny Susan został znaleziony, ale nie dostarczył żadnych informacji o ich podróży, gdyż film został z niego wyjęty. Natomiast plecak Susan dostarczył wskazówki. Znajdowała się w nim książka, którą czytała na szlaku. Kiedy książkę zbadano, na jednej ze stron znaleziono krwawy odcisk palca. Mimo, że systemy, były dużo mniej rozbudowane niż obecnie, śledczym udało znaleźć się dopasowanie. Odcisk należał do Randala. Nie miał wcześniej problemów z prawem, ale odcisk jego palca był w rejestrze, ponieważ był to obowiązkowy wymóg poprzedniej pracy, którą wykonywał jako spawacz w stoczni. Randall C. Smith urodził się 29 czerwca 1953 roku. Na początku lat 80. miałby prawie 30 lat. Mieszkał z matką, niedaleko miejsca, gdzie widziano Roberta i Susan. Spędzał większość czasu sam i miał trudności z nawiązywaniem przyjaźni. Dorastając, spędzał niezliczone godziny na eksploracji szlaków, czasami przez tygodnie. Matka Randala z jakiegoś nieznanego powodu ubierała go w dzieciństwie jako dziewczynkę. Pracowała długie godziny, starając się utrzymać dach nad ich głowami, i ostatecznie udało jej się kupić dom niedaleko innych krewnych którzy często opiekowali się randalem, gdy jego matka była w pracy. Zdobył swój przydomek, Lin Randall, w młodym wieku. Był znany z opowiadania nieprawdziwych historii o bogactwie tajnym swojej rodziny i licznych dziewczynach. Jako dorosły Randall zarabiał na życie wykonując prace dorywcze. Jak wspomniano wcześniej, nie był wcześniej oskarżony, więc motyw morderstwa pozostał niejasny. Gdy mieli już jego imię, Lawson i kilku innych oficerów odwiedziło dom Randala, gdzie mieszkał z matką. Dom był pusty, więc oficerowie weszli do środka, mając nakaz. Dom dostarczył im dalszych dowodów. W piwnicy znaleziono wiele przedmiotów należących do Susan i Roberta. Znaleziono także parę krwawych dżinsów należących do Randala. Znaleziono również wgląd w skrzywiony umysł Randala dzięki obszernej kolekcji laminowanych zdjęć pornograficznych i instrumentów szpitalnych, które zostały przekształcone w zabawki erotyczne. W leniwej próbie zmylenia śledztwa Randall zostawił ręcznie napisaną notatkę, mówiącą, że został porwany i zostanie zabity. Jak można było się spodziewać, śledczy nie potraktowali poważnie tej notatki. Gdzie był? W miarę jak dni mijały bez żadnego znaku, władze obawiały się, że mógł popełnić samobójstwo lub umrzeć. Lawson wyjechał na zasłużony rodzinny urlop pod koniec czerwca 1981 roku. W nieco cudownym zwrocie akcji, niedługo po przyjeździe Lawsona do Karoliny Południowej, jego biuro otrzymało telefon od innego departamentu szeryfa, który twierdził, że znaleźli Randala. Telefon ten pochodził z Martley Beach, w tym samym stanie, gdzie Lawson spędzał urlop. Spojrzał na zaniedbanego, pokrytego ugryzieniami kowadów mężczyznę i wiedział, że to Randall Smith. Ale był haczyk. Twierdził, że ma amnezję i nie pamięta, kim jest ani jak się znalazł tutaj. Lawson ponownie w to nie uwierzył. Wyszedł z pokoju przesłuchań i omówił z innymi śledczymi plan, aby zmusić go do ujawnienia się. Własnymi słowami Lawsona powiedzieliśmy mu, że te ugryzienia są dość poważne, że jeśli nie otrzyma opieki medycznej, będzie mu się pogarszać. To jednak uderzyło w tego człowieka i zgodził się podpisać niezbędne dokumenty na hospitalizację. Bez zastanowienia, nabazgrał na stronie swoje imię Randall Lee Smith. 27-letni Randall został zabrany z powrotem do Virginii i oskarżony o podwójne morderstwo. Śledczy mieli nadzieję, że ujawni coś więcej na temat tego, co się wydarzyło tamtej nocy, czy też swoich motywów, ale odmówił jakichkolwiek szczegółów. Mieszkańcy hrabstwa nienawidzili Randala za to, co zrobił i chcieli, żeby wyrok odzwierciedlał jego zbrodnie. czy będzie to kara śmierci, czy dożywocie. Nie byli szczęśliwi, gdy usłyszeli o jego układzie sądowym. Hezakiach Osborne był wówczas prawnikiem hrabstwa i czuł, że ryzykują brakiem skazania, ponieważ sprawa nie miała motywu. To było zdanie, z którym nikt inny się nie zgadzał. Rodziny Roberta i Susan zgodziły się na układ z sądem, Cześciowo dlatego, że ojciec Roberta był duchownym episkopalnym, który nie wierzył w karę śmierci. Randall został więc skazany na 30 lat więzienia, 15 za każde morderstwo. Za kratami ukazał się wzorowym więźniem. W 1996, po zaledwie 15 latach, technicznie pełnym jednym wyroku za morderstwo został zwolniony. Wrócił do życia ze swoją matką, podejmując prace dorywcze, i opowiadając każdemu swoje historie. Niepokojąc również każdemu wędrowcowi, który przychodził przez okolice. W miarę jak lata mijały, Randall spędzał coraz więcej czasu sam. Jego matka zmarła w 2000 roku, zostawiając wówczas 47-letniemu Randallowi niewielkie dziedzictwo, z którego mógłby żyć. Gdy pieniądze się skończyły, spakował rzeczy, chwycił sprzęt wędkarski i wyszedł z psem. Jako, że praktycznie był pustelnikiem, bez nikogo kto za nim tęsknił, jego zniknięcie, a w zasadzie zauważenie jego zniknięcia, zajęło trochę czasu. Po sześciu tygodniach nieodebranych listów w jego domu, władze rozpoczęły rozklejanie plakatów z ogłoszeniami o zaginięciu, ale przez wiele tygodni nie było go widać. 6 maja 2008 roku Scott Johnston był na rybach w Frabcy Gielst, niedaleko szlaku. Gdy już napełnił swoją lodówkę pstrągami, wsiadł do ciężarówki i ruszył na spotkanie z wieloletnim przyjacielem. Sinem Farmerem, na ich obozowisku. Nie długo, kiedy coś zauważył. To był bardzo wychudzony pies. Zaniedbany, z wybrzuszonym brzuchem. Pies był wygłodzony, ale miał obroże, więc na pewno do kogoś należał. Scott zauważył też starszego mężczyznę, siedzącego na brzegu strumienia z wędką w ręku. Nie wyglądał lepiej niż pies. Z zapadniętą twarzą i zaniedbanym wyglądem. Mężczyzna przedstawił się jako Ricky Williams i narzekał Scottowi, że w strumieniu nie ma ryb. Skotowi było żal człowieka i jego głodującego psa, więc wysiadł z ciężarówki i otworzył lodówkę, ukazując kilka dorodnych pstrągów, zanim mu je podał. Ricky wyraził swoją wdzięczność i zapytał Scotta, czy obozuje w pobliżu. Scott powiedział, że jest z przyjacielem i wskazał na ich obozowisko. Ricky wyjaśnił, że jego obóz nie jest daleko stąd i że może się później zjawić. Rozmowa skończyła się na tym, a Scott odjechał, nie myśląc więcej o tej interakcji. Nie wiedzieli wtedy, ale ich obozowisko było zaledwie około kilometra od schronu. Kiedy Sin dotarł na miejsce, Scott zbierał drewno na opał. Byli przyjaciółmi od lat i znali to wszystko jak własną kieszeń. Gdy Sin czekał na powrót przyjaciela, zszokował go dziwny mężczyzna wyłaniający się z zarośli wraz z zaniedbanym psem. Przedstawił się, mówiąc, że zna Scotta. Scott wrócił po chwili i zastał ich rozmawiających. Dołączył do rozmowy, a potem poprosił Rikiego, aby dołączył do nich na kolację spanierowanego Pstrąga i Fasoli. Pies dostał swoją porcję ryby. Gdy siedzieli przy ognisku, Riki opowiadał Sinowi i Scottowi o niesamowitych przygodach, które przeżył w młodych latach. Twierdził, że pracował dla NASA i ukończył Virginia Tech. Patrząc na postać przed sobą, Scott nie wierzył ani słowu. Myślej, że to po prostu humory staruszka, prawdopodobnie bezdomnego alkoholika. Wkrótce słońce zaszło, a Riki nadal nie wrócił do swojego obozowiska. Spacer powrotny przez las o tej porze był niebezpieczny, zwłaszcza dla człowieka w jego stanie. Właśnie gdy o tym myśleli, mężczyzna wstał. Chodź, chłopcze, zawołał do swojego psa. Wyglądało na to, że odchodzi. Co stało się później i na zawsze zmieniło ich życie. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, Ricky wyciągnął z kieszeni pistolet, wycelował i strzelił Sinowi w bok głowy. Scott był kolejny, zostając postrzelony w szyję. Mężczyzna ponownie skierował broń na syna i strzelił mu w klatkę piersiową, ale nadal nie upadał. Krew lała mu się po twarzy i był bliski omdlenia. Scott rzucił się do lasu trzymając rękę na szyi. To przyciągnęło uwagę rikiego, który strzelił do niego po raz drugi. Kula trafiła go u podstawy tyłu szyi. Sin, będąc w oszołomieniu, wpadł do swojej ciężarówki i z trudem wsiadł. Jak w scenie z filmu grozy, spojrzał na okno po stronie pasażera, a napastnik stał tam z pistoletem wycelowanym w niego. Na szczęście broń nie miała już naboi. Sin zobaczył swoją szansę na ucieczkę i wcisnął gaz. Nie odjechał daleko, gdy na drodze pojawiła się sylwetka. To był Scott. Scott musiał trzymać palec na ranie postrzałowej w boku szyi, aby pozostać przy życiu. Krew rozpryskiwała się wewnątrz pojazdu, gdy tylko zmniejszał nacisk. Ścigali się z czasem. Usiłowali pozostać przytomni, by dostać się do pomocy medycznej. Z powodu odległej lokalizacji nie było tam zasięgu, a najbliższy szpital oddalony było 30 mil. Było wątpliwe, czy dotrą tam bez pomocy. Innym dużym problemem było to, czy napastnik ich dogoni, ponieważ ciężarówka Scotta została pozostawiona na obozowisku z kluczykami w stacyjce. Gdy w końcu dotarli do ciągu domów, Scott wyskoczył z samochodu i zaczął pukać do drzwi, błagając o pomoc. To był dom Melisy Miller, a dziwny mężczyzna u jej drzwi zrozumiale ją przestraszył. Gdy rzuciła okiem na Scotta, krzyknęła, aby jej dwudziestoletni syn złapał ręczniki i im pomógł. Wezwano 911, a karetka została wysłana z miasta oddalonego o 20 mil. Patrząc na Scotta i syna, Melissa i jej syn nie byli pewni, czy przetrwają. Policjant przybył z karetką i uzyskał opis tego mężczyzny, wychudzonego i z siebiejącymi włosami. Mężczyźni zostali przetransportowani do Hollybrook Community Center, gdzie mogli wylądować helikopterem i zostać zabrani poprzez nagłą pomoc medyczną. To była walka o życie. Ale w pełni wyzdrowieli. Gdyby kule choćby o ułamek inaczej były ustawione, nie wyszliby z tego żywi. Po ataku władze szukały pojazdu Scotta, sądząc, że mężczyzna odpowiedzialny za atak prawdopodobnie nim kierował. Policjant stanowy jechał drogą z Sugar Run Road, gdy zauważył szalą ciężarówkę. Gdy kierowca zobaczył jego samochód, próbował się by dostać, ale zjechał z drogi i przewrócił pojazd. Policjant ostrożnie zbliżył się do wraku i znalazł podejrzanego żywego z pistoletem leżącym na dachu. Ich spojrzenia się spojrzały, a oficer wspomniał, że były to najzimniejsze oczeki kiedykolwiek widział. Patrzył na Randala spyfa. Wieczorem 10 maja, dwa dni po ataku, funkcjonariusz więzienny przyszedł do celi Randala, by przekazać mu kolację. Randal nie odebrał posiłku przez drzwi. Funkcjonariusz zawołał go, ale nie otrzymał odpowiedzi. Randall został znaleziony nieprzytomny na podłodze. Mimo prób reanimacji został ogłoszony zmarłym w wieku 54 lat. Został pochowany obok swojej matki na cmentarzu. Nadal nie wiemy, co skłoniło randala do popełnienia tych zbrodni. Niektórzy teoretyzowali, że Susan mogła być celem jego podwójnego morderstwa, a Robert po prostu stanął mu na drodze. Niestety śledczy nigdy nie mogli potwierdzić, czy doszło do napaści na tle seksualnym z powodu stanu jej szczątków. Co do ataku na Sina i Scott'a, 27 lat po morderstwach, wydawało się, że w Randalu chyba coś pękło. Sin był przekonany, że Randall miał więcej nieznanych ofiar, a Scott uważa, że śmierć Randala była karą za to, co zrobił. Pomimo Randala i tej przerażającej sprawy, syn i Scott nadal łowią ryby wzdłuż tej rzeki. Nie pozwolili, aby działania potwora powstrzymały ich od cieszenia się życiem i ulubionymi częściami gór. Drodzy słuchacze, dziękuję za dzisiejszą historię. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze przemyślenia. Jak sądzicie, co było powodem? Czy było to zaplanowane, czy też nie? Czy znacie takich dziwaków? Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję i pamiętajcie, uważajcie na siebie. Jeżeli jeszcze tu jesteście, na ekranie będziecie widzieć propozycje innych filmów. Może coś Was skłoni, żeby jeszcze ze mną zostać dłużej. Do usłyszenia.